dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i dziś widzimy się w jakże wspaniałym kołopie, którym jest Space Lines from the Far Out. Jest ze mną dziś siostra, która siedzi w pokoju obok i gra na Xclocie. Tak, my za to mamy przyjemność grania na komputerze, ale mniejsza o tym. I tak, oto możliwe, że początek nowej serii Szalonego Kołopa. Wcale nie jest złe, bardzo przyjemne wręcz jest. Tak, no ale dobra. Z góry przepraszam znowu za prowizorkę w głosie siostry, ale jak zwykle coś się zepsuło prawdopodobnie, więc tak. Ważne, żebym słychać dobrze, że jest w miarę głośno, no, ale wiecie, ja wiem, może ja zamknę drzwi, to jest dobry pomysł. Tak, na pewno to jest dobry pomysł ze strony siostry, ale nie rozwiążę to problemów, ale mniejsza. Więc tak, dziś zaczynam tego kołopa i co najważniejsze, będzie to seria, która może być naprawdę powrotem do korzeni naszych szalonych kołopów, jak Overcooked czy typu Overcooked. Inne... Tak, jak mówiłem, Overcooked czy właśnie chociażby wychodzenie na zewnątrz czy coś. Może też okazać się niewypałem jak poza przestrzenią, czyli out of space. Ale tak, jak będzie, to przekonam się za chwilę, gdyż jest to moje pierwsze uruchomienie ever tej gierki. I w tym momencie powiem, że... Ja sobie przeszłam jeden poziom i samouczek. No tak, siostra może większe doświadczenie, ale mniejsza. W tym momencie mówię tylko tyle, że robimy cięcie na moment połączenia się w trybie online, bo totalnie nie wiem, jak to będzie wyglądało i czy nam się to uda, więc... No, widzimy się za chwilę. No dobra, więc chcieliśmy się połączyć, ale się nie udało. Muszę robić samouczka, więc... Halo? O, dobra. Nie jestem, spokojnie, ja sobie poczekam grzecznie. Nie, o nie, animal zepsułem crossinga coś. Włączy. Zepsułem coś, bo mi jakiś narrator wyskoczył nagle. Ten narrator powinien wyskoczyć, spokojnie. Ale nie, siostra, ja mówię o narratorze, który wciskane przyciski mi narratorował, ale na szczęście to już naprawiłem. Więc tak, witaj. Aplikancie, to jest takie coś... Istota aplikująca na to stanowisko, tak nawet idę przetłumaczyć. Gratulujemy. Jesteś jednym ze szczęśliwych niewielu, którzy zostali wybrani do naszego systemu rekrutacji naszej firmy. Za posiadanie dosyć wyróżniających właściwości, jakości, ciężko to określić. A przy okazji ładny różowy kolor, jak mi się trafił. Wysoka jakość. Aha. Tymi kwestiami jest... Low risk of liability, nie wiem, czy to jest jakieś niskie ryzyko roszczeniowości, coś takiego, może mniejsza. Małe prawdopodobieństwo pozwów, czy coś tego typu chyba to jest, może, albo mniejsze, jak zwykle nie umiem tłumaczyć. I desperacka potrzeba zatrudnienia, wow, co za przykład. Ale zanim zaczniemy, powinien ci powiedzieć, że ten samouczek jest dostępny tylko dla jednej osoby. Potem jak skończymy, inni lokalni gracze będą mogli dołączyć. I nie tylko lokalni, ale online też. No tak. My gramy online, bo tak jak mówiłam, ja gram tak. Na Xclocie. Właśnie zaczynasz przygotowywać się do wspaniałej podróży przez wspaniały świat kosmicznych lotów. Ja muszę okazać się trochę łopem, muszę zamknąć okno. Bo ten, za oknem mi hałasy się zaczynają. Zobaczcie za to, ale tak? Mówiłem, ja sobie w międzyczasie Animal Crossinga popykam. Ale zanim będziesz w stanie latać prawdziwym przestrzenioliniowcem i zwiedzać wszechświat, musisz najpierw nauczyć się naszych procedur treningowych. Tak dokładnie całych 15 minut tego czegoś. A pozwól, że się przedstawię sam siebie. Jestem autonomicznym trenerem rekrutów i wysoce nieagresywnym robotem, lub Artur 9001 w skrócie. Sterowanie statkiem jak ten to nie jest łatwe zadanie, więc będziesz w pełnej kontroli... więc ja będę w pełnej kontroli statku, kiedy będę cię przeprowadzał przez kroki treningowe. Przy okazji też mogę ci zapewnić, że mimo tego, że jestem dosyć wykwalifikowany do robienia tego, nie będę próbował cię zamordować. W przeciwieństwie do poprzedniego modelu z serii 9000. Pocieszające. Taka trochę GLaDOS. Powinniśmy zacząć. Okej. Okay. Najpierw polityka firmowa, która sprawdzi, czy jesteś w rzeczywistości świadomą formą życia.
Tak jak stwierdziłeś to na swoim CV. Jeśli jesteś w stanie mnie zrozumieć, proszę wskaż to. Okej, okay, to są sterowania. A więc tak, wsadem chodzimy. Lewy przycisk podnosimy interakcję. Lewy to robimy to, prawy to jest anulowanie i wypuszczanie. Kółko myszki to taniec. Okej. Okay. Jeśli będziesz tego potrzebować, możesz zawsze sprawdzić jeszcze raz w instrukcji pracownika. W menu pauzy. Okej, okay, jej, chodzę. Odbiorę to jako... tak. Teraz musimy zobaczyć twoje umiejętności manualne. Aha. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, nie chcę mi się tego tłumaczyć, ale on ogólnie uruchomi jakiś nowy test. Zbyt trudne. Aha, dobra, dance. Okej, okay, czyli taniec będzie chyba. Okej, okay, czyli taniec. O co chodzi? Jak się tańczy? Aha, trzeba klikać strzałki odpowiednie. To tak. Ja nie umiem. To jest za trudne. Ja sobie radzę, więc mogę zatańczać na śmierć. Okej. Okay. Niezłe ruchy, aplikancie, tak nawet, bo nie chcę mi się teraz myśleć nad słowami. A więc zacznijmy teraz rozmawiać o systemach statku. Znikł se i przeskoczył dalej. Uruchamiam systemy energetyczne. Okej, okay. Wielka bateria paluszek. To jest system energii, który zasila inne systemy. Jak możesz zauważyć, ogólnie nasze silniki są obecnie wyłączone. Więc żeby uruchomić silniki, wejdź w interakcję z generatorem. Kiedy interakcjujesz, możesz wybrać, które systemy są uruchomione. I możesz też zobaczyć, ile co wymaga energii. Teraz włącz silniki. Okej. Okay. Świetna robota, aplikancie. Teraz statek się porusza. Puść system taki, dobra. Uruchamiam diagnostykę tego pojemnika na paliwo. To jest twój miernik paliwa. To pokazuje, jak dużo paliwa masz jeszcze w silnikach. Pod żadnym względem nie wolno ci dopuścić do tego, żeby paliwo skończyło się podczas lotu. Jej, piękne. Uruchamiam dodatkowe systemy. Co my tu mamy teraz? Jakiś mini kosmos? Ups, to się nie miało stać. Aha, dobra, grawitacji straciliśmy. To jest generator grawitacji, ale wygląda na to, że miał zwarcie. Naprawiłbym to samemu, ale... z jakiegoś powodu firma stwierdziła, że nie da na mojemu modelowi rąk, które są w stanie trzymać ciężkich obuchowych obiektów. Uruchamiam systemy naprawowe. Okej, czyli muszę po kluczach chyba posrunąć. Mhm. Najgorsza rzecz jest taka, że rzeczy nie naprawiasz stukając w nią. Aha, no szkoda, ale tak, muszę wziąć ogólnie klucz i teraz muszę użyć go, żeby naprawić systemy. Jak na razie wszystko jest takie, wiem, że samouczek, ale takie w miarę proste. Mam nadzieję, że potem będzie trudniej. Dobra robota, aplikancie. To jest dobry moment, by poinformować cię, że jeśli... jeśli byś spadł na swoją głowę, kiedy reaktywujesz grawitację... powinieneś zostać świadomy na wystarczająco długo, by wypełnić jedną z naszych... powiedzmy naszych formatek jakichś tam urazowych, które znajdziesz bardzo łatwo na wysokości głowy. Ale jeśli już to wszystkim się zajmijmy, to teraz powinieneś być w stanie sterować tym statkiem. Okej, okay, upuść klucza, oczywiście na podłogę. Uruchamiam systemy pilotażowe. Jej, system pilotażowy. Będę mógł się zderzać z asteroidami. Dobra, tak, tak. Żebyś wiedział, że w samouczku tak się stanie. A, okej. Okay. Można tylko sterować, jeśli jest się biologiczną istotą. I można teraz zrobić zoom w prawo i w lewo, albo do przodu. A, i można też hamować. Dobra, idealne, będę mógł się zatrzymać. Piękne, piękne, piękne systemy. Świetna robota.
Zgodnie z polityką kompanii, to powinno być wystarczające latanie, by certyfikować się jako pilota. Gratulujemy. A więc kontynuujmy następną lekcję. To teraz uruchamiam system nawigacyjny. To jest radar. Mam ochotę przyjść do twojego pokoja i patrzeć, jak to robisz. To pozwala... Znaczy, to będzie pasywnie... A, chcesz to przyjść, siostro, możesz. Będzie pasywnie detektować i identyfikować niedalekie obiekty w przestrzeni. Tak właściwie to te... To właściwie tutaj są właśnie jakieś rzeczy, które lecą prosto na nas. Halo, nie mogłem ekspendnąć radara. Aha. Cóż, to było dosyć pechowe. Uruchamiam diagnostykę statku. Wygląda na to, że reaktor jest zepsuty i statek stracił moc. Dobra rzecz to to, że moja wewnętrzna bateria wystarczająca jest, bym nie mógł się wyłączyć. Sprawdzam zewnętrzne obrażenia. Witaj, siostro. Już go zepsułeś. Aha. Tu jest twój miernik całkowitości, czy stopnia uszkodzenia holu. Jeśli nie chcesz eksplodująco rozwalić na kawałki ten statek, firma proponuje, byś zachował to na poziomie maksymalnym. Wygląda to, że kolizja ze steroidą mocno zniszczyła nasze kadłuby. To bardzo złe wieści dla mojej ewaluacji. Mieliśmy właśnie kończyć trening, ale... Nie mogę na to pozwolić, aplikancie. Musisz pomóc mi naprawić to wszystko. Szybko. Najpierw zajmijmy się reaktorem. Oczywiście muszę klucza podnieść, którego zgubiłem gdzieś nie wiadomo gdzie. Nie, siostra, odleciał sobie gdzie indziej. Ale dobra. Naprawiamy, jest dobrze już. Znowu na twarz upadłem, świetna robota. Nie możemy jednak naprawić holu z środka, więc musimy znaleźć stację serwisową. Aha, i musimy przyłączyć na radar dalekodystansowy. Okej. A, mogę strzelać radarem, żeby coś znaleźć. Okej, co to za trudne będzie? Dobra, wreszcie znaleźliśmy pobliską stację serwisową. Tutaj. O, to tu jest. Teraz musimy tylko podlecieć do niej. Dobra. Ty się chcesz zajmować lataniem. Okej. Wyłączam komunikacyjne systemy. Znaczy, muszę pogadać z nimi? Myślałem, że muszę tam zapilotażować. To są systemy komunikacyjne, okej. Możesz ich użyć, żeby zadokować w stacjach. Sprawdź mnie. Podejdź, czy znajdź i podejdź do stacji. Jej, mogę srunąć do stacji. Na pełnej mocy oczywiście, bo jakby inaczej. Po co mam oszczędzać paliwo? Dokładnie. Tylko samouczek. Tak, i... Okej, dobra, nie, statek wracaj za daleko. Dobra. Miałam to samo, ale wystarczy na tyle po prostu. Nie, idź kluczu, przeszkadzasz mi. Dobra, dałem radę. Dobra robota, teraz możemy naprawić obrażenia. Uruchamiam fundusze firmowe. O, kasza. Teraz skontaktuj się z nimi i wynajmij sobie naprawę. Dobra, czysty felon. Za 50? Zdzierstwo! Prawie nic mi nie zostanie. No ale dobra, trzeba. To nie twoje pieniądze, to... Świetna robota. Aplikancie. Teraz nie będę... odłączony z funkcjonalności za niszczenie firmowej własności. Czyli tylko o ciebie tu chodziło. Super. No, a teraz twoje ostateczne zdanie. Musimy wrócić do bazy domowej. Dodałem oznaczenie celu do twojego radaru. Dotknij go, żeby tam zacząć, okej? Okej, to tutaj jest. Musimy teraz tylko w stronę tych kierunków prawidłowych i dotrzeć do celu. Dobra, no to sruniemy. A chyba w dobrą stronę lecę? Dobra, statek niech sobie leci tam sam, ja sprawdzę tylko. A tak, chyba w dobrą stronę lecimy. Teraz się mogę przygotować do komunikatu z tym czymś. O, ile to jest nie, ta stacja? Nie wystarczy wlecieć. Ale może chcę się komunikować, siostro. Poza tym tak cię nie słyszą. Ale jej, daliśmy radę. Samouczek skończony po 15 minutach prawie, tak jak on obiecał. Więc tak, to było rzeczywiste.
Już wracam do pokoju. Wielkie gratulacje, aplikancie. To kończy twój trening. I czyni cię dumnym członkiem naszej nowej ekipy. A tylko jedna ostatnia rzecz. Proszę, nie wspominaj o naszym niewielkim spotkaniu ze steroidą nikomu. Nie chcemy... Aha. By stały się jakieś gorsze problemy z twoim statkiem, czyż nie? Dobrze się rozumiemy, aplikancie? Dobrze, tak, w takim wypadku witamy na pokładzie. Jej, skończyliśmy. Tak. Mhm. Możesz swoje zarobki i insurance, chyba jakieś ubezpieczenia zachowywać w statku, czy coś. Trzeba w banku statku, mniejsza. Witaj z powrotem. Teraz, kiedy nauczyłeś się podstaw, pora na twój ostatni test. Lecenie z prawdziwymi pasażerami. No dobra, jest niewielka ścieżka. Trzeba niewielki po prostu przelot z tąd do głównej siedziby naszej firmy. Na końcu sektora Z. Nie powinno być to problemem dla wyszkolonego pracownika jak ty. Ja nie, chyba już nadzieję. Mogę dołączyć. Możliwe, że tak. Przy okazji witamy siostry z powrotem na mikrofonie. I tak, zrobiłem trochę zmian w statku treningowym. Powinien wystarczająco być do takiego zdania. Okej, okay, i mogą jeszcze dołączyć. No ja właśnie robiłam jeszcze to i tyle. Nic więcej nie robiłam. Okej, okay, mogę kliknąć tab, żeby zobaczyć. I pokój, znaczy numer pokoju. A to jest pokój 6178. Wiesz, jakby mi się musiała zresetować gra, bo ścięła się. A, spokojnie. Więc też jakieś inne informacje ogólnie. To pozwólcie, że od razu je też przejrzymy. Nawigacja kosmiczna, to i tak. Twoim głównym celem jest zawsze zdobyć, znaczy dotrzeć do twojej po prostu celu. No shit, Sherlock. I dlatego każdy system ma, znaczy każdy statek ma system nawigacji, okej. Okay. To będą identyfikować różne rzeczy, ale też będą wykazywać dodatkowe informacje i tak dalej. Dobra. Okay. Podektuj kod jeszcze raz. A, dobra, już mówię. 6178. Dobra, już sobie szukam pokoju. Okej, teraz pozwól, że poczytam o innych rzeczach, jak na przykład posiłki i tak dalej, bo chcę wszystko przeczytać już teraz. To nie jest niczym nietypowym, że pasażerowie oczekują podczas przelotu posiłków. Okej, okay, to jest pokazane przez ikonkę noża i widelca nad ich, znaczy pod ich portretami. Chyba działa, bo mam ekran ładowania. Super. By przygotować ich posiłki potrzebujesz zarówno cateringu, jak i cateringowego, jak i gotującego systemu. System cateringowy jest tam, gdzie będą nieprzygotowane żywności przechowywane, natomiast gotowanie będzie gotowało. No, oczywiście tłumaczę trochę po swojemu, wiecie, chcę przyspieszyć. Okej, okay. Jeśli będą zbyt długo głodni, będą negatywnie ewaluować naszą firmę. Pasażerowie mogą się nudzić. I co to daje? Okej, okay. Po prostu podczas długich przelotów pasażerowie będą się po prostu nudzić, będą potrzebować... You are disconnected. The online room does not exist. 6178. A, siostra, włączyłaś crossplaya w ustawieniach? Jak crossplaya cię włączam? W ustawieniach gry musisz zaznaczyć crossplay, bez tego nie będzie... ustawień, ja mam host... A dobra. Nie tutaj, w ustawieniach gry bezpośrednio. Crossplay jest. Okej. Okay. No tak, ogólnie trzeba będzie się nimi zajmować, bo inaczej będą się nudzić i będą... psuć systemy. Okay, dlaczego tutaj... będą psuć? Oni nie rozumieją, że to ważne? Okej, okay, to jest ogólnie informacja o zasilaniu, to nic ważnego. I o nie, inspektorzy. Jej, dołączyła ze swoim starym nickiem. Oni się ładuje jeszcze, bo oczywiście ekrany ładowania na X-klucie są w ogóle, siostra, dziwna sprawa, masz swój stary nick. Ten, wiesz, który ukradł się od tej jakiejś dziwnej osoby z moich czatów. Nie. To dziwne, ale nie szkodzi. Do następnego spotkania postaram się to może naprawić, ale mniejsza. I tak, inspektorzy będą sprawdzać wszystko.
A. Ty już i sobie tylko mamy słabe oceny. Okej. Okay. I musimy uważać na infekcje i inne rzeczy, bo będą skanować. Jeśli nie naprawimy, dopóki skan się nie skończy, to będziemy mieli problemy. I pasażerowie muszą być usatysfakcjonowani. Jej, dobra. To starcie gadania, lecimy! Dobra, siostra, to kto się czym zajmuje? Ja od razu mówię, ja nie tańczę. Nie wiem. Ja mogę tańczyć, bo ja umiem tańczyć. Okej. Okay. Zajęło to tylko 20 minut, żeby zacząć prawdziwego co-opa. A teraz mamy ekran wczytywania. Możesz oszczędności zostawiać w banku statku. Okej. Okay. To jest mapa gwiezdna, gdzie możesz... Możesz tworzyć wykres, ścieżkę twojej celu do... Znaczy twojego przeprawy do celu. Właśnie tak, tutaj będzie takie trochę roguelite'owe, nietypowe mapki i tak dalej, ale mniejsza. Możesz zobaczyć, jak daleko od tego jesteś i tak samo jak inne informacje na temat następnych połączeń. A wydaje się, że jest tu jakieś pozostałe połączenie pomiędzy szkołą a terminalem, nie wiem. Wybierz następne połączenie i przygotuj się na wlecenie. Okej. Okay. A to... Nie możemy tam, tu nie możemy, a, tylko tutaj. Difficulty very easy. Very easy? Ja się nie zgadzam. Nie chcę żadnego easy. Ma być trudno. Ale dobra, tak teraz to poważnie to trzeba. Okej. Okay. Nie będzie żadnej pogody, dwóch pasażerów. I w sumie będzie spokojnie, więc sruniemy. Let's go! Let's go! Tak. I swoją drogą mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, co tutaj zrobiłem, bo to jest powrót do takich właśnie klasyczniejszych kołopów, nie to co Core Keeper, którego przerwaliśmy przez problemy, ale mniejsza. Piękne te tańce na wczytywaniu są piękne. Tak. Mhm. O, czy można ich też, swoją drogą, tych inspektorów rozpraszać tańcem? Tak. Okej. Okay. W ogóle piękni są ci tutaj. W ogóle ciekawe, czemu akurat trafił mi się zielony, ten różowy kolor, bo właśnie siostrze trafił różowy, znaczy zielony. Plączy się już strasznie, jak ona tam sprawdzała wszystko. Ale fajnie, że różowy. No przecież najlepszy kolor, jaki można mieć na serii. Ale tak, długo to się będzie wczytywać? No to z mojej winy się będzie długo wczytywać. A, no tak. Zapomniałem, że X-klocksy mają trochę wolniejsze. Przepraszam, to jest nadal statek treningowy? Okej, wydaje się, że mamy jakichś pasażerów. Zachowaj spokój. Pasażerowie to chleb i masło tego, co my robimy. To oni są tym, co trzyma nas w biznesie. Nawet jeśli mogą być trochę wymagający. Okej, tu będziesz widział różne potrzeby pasażerów. Jeśli to jest niebieskie, to jeszcze ich aż tak nie męczy. Jeśli pomarańczowe, to już będzie trochę wpływać na ewaluację naszej firmy. A jeśli jest czerwone, to musimy szybko się nim zająć, bo inaczej coś złego się stanie. Pamiętaj tylko, że klient ma zawsze rację. Też no poza momentami, w których chcą nas pozwać. Wtedy to mają na pewno złe myślenie. Okej, okay, wydaje się, że są głodni. Dobra, tutaj to już czytałem, więc nie trzeba i... To ja ugotuję tam tutaj szybko. Zgodę. Dobra, ty już gotuj. Jedzenie spacz. Ja zerknę na radar. Okej. Okay. I komu ja to mam zanieść, bo już nawet nie wiedziałem. Zamkniesz radar, proszę? Ten pomarańczowy. A, czyli trzeba obok nich być, żeby wiedzieć. A, ten będzie chciał tańca. Ja idę tańczyć temu. Okej. Okay. Okej. Okay. Wspaniałe. Umimy. Dobra, to teraz zobaczę radary. Nic się nie dzieje. Okej, okay, chcę jeść. Dobra, to ja szybko jedzonko. Zobaczymy, co będzie chciał. Okay. Ja zobaczę na tego, to nie jest w porządku. Ostatnio usmażyliśmy lody, teraz też usmażyliśmy lody. Omnomnom. Omnomnom. On chce okay, znowu tańca. A są jakieś asteroidy w okolicy, w które mogę wlecieć? Nie, nie ma. O, jakaś sztacja. To jest chyba tam, gdzie sruniemy. Okej, okay, to ja trochę poprawię i tak, i pełna moc, żeby uwaga, mam paliwo się skończyło. Ten, paliwo! No co? I co z nim? Dolecieliśmy, więc ja nie rozumiem, w czym problem, dobra. Siostro. I, jej, prawie kolejna gwiazdka.
Dotarliśmy na czas? Przepraszam bardzo, tutaj można się spóźnić? Na to wygląda. Okej. Nic. Nic szczególnego. Ale dobra, zarobiliśmy. Zarobiliśmy, więc jest dobrze. Będziemy bogaci. Dokładnie. I to jest jedyny poziom, który zagrałam. Dalej już nie grałam. Jeśli systemy zaczynają wypuszczać iskry, napraw je zanim się zepsują. Te tańce są śliczne. Lasery gotujące mogą spalić jedzenie. I... okej, to jest przerwa. Gratulacje, dotarłeś do swojego pierwszego połączonego statku kosmicznego. Znaczy, stacji kosmicznej. To ten moment, w którym gra ci się zapisuje. Możesz teraz trochę zrelaksować i... ogólnie, albo wyruszyć na kolejną podróż. Oczywiście, że idziemy na kolejną podróż. No oczywiście. Poczekaj. Zepsułem. Bierzemy ich. Ale zepsułem, nie wiedziałem, że klientów można podnosić. Można, można. Inaczej by wszystko psuli. Okej. Czyli jeśli są już poddenerwowani, to trzeba ich złapać i ich trzymać, tak? Nie wiem. Tak myślę. Okay. Zawsze trzymali pasażerów zabawionych, ale mogą robić problemy. Okej, nadal very easy. Nie podoba mi się to, ale niech i tak będzie. O nie. Kamyk. Modułujesz stację naprawczą. Wiemy, co znaczy kamyk. Washter weed. Ale za to będą stacje naprawcze, więc no możemy się zderzyć, a potem naprawić wszystko. Tak, żeby zmarnować mamonę. Ej, to nie jest nasza, to jest firmowa. No chyba, że jest nasza, to w takim wypadku nie wolno wydawać, trzeba oszczędzać. A w ogóle ciekawa sprawa, bo... dobra. To te informacje, że po prostu gracze online mogą dołączać tylko na następnych przy portach gwiezdnych. Ja szukam asteroid, żeby się z nimi zdarzyć. Nie zderzaj się z asteroidami. Ale czemu? Przecież to będzie fajne. O, coś tam jest. O, asteroida, dobra, to ja lecę do niej. Ludzie są głodni trochę. Tamten, znaczy, nie wiem, gotuję mu coś. To dziwne różowe coś jest głodne. Ładne. Usmażyłaś lody, jak się z tym czujesz? Dobrze. Ten też jest głodny, ten nie będę taki zbyt niedobry. O nie, kolejna asteroida, kolejna, dobra. Ominę, jestem dobrym. Kolejna? No bez przesady, ile tego tu jest? A i przy okazji zgubiłem trasę chyba. Dobra, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Jeszcze żyjemy. Tańca chcą, Tam coś jest, na lewo też. O nie, paliwo się kończy. Musimy znaleźć stację paliwową natychmiastowo. Dobra. Stacja paliwowa gdzie jest? To jest stacja paliwowa, czy... Czekaj, tutaj musimy przylecieć. Nie, dobra. A nie, to jest miejsce. To jest tak, ale paliwo nam się kończy, więc będzie kiepsko. No jeszcze stra, możemy teraz... możemy, jak to się nazywa? Mieć problemy z tym, że tak, no statek nam się zatrzyma podczas przeprawy. Ale dobra, udało się. Udało się, jej. No i tak, możemy dalej zrównąć. Na razie jest bardzo prosto. Pewnie później będzie trudniej, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeśli jestem z ciebie dumna, że się nie zdarzyłeś. Ja miałbym się zdarzyć? Skądże znowu? Ja jestem profesjonalnym przecież działaczem. Coś na lewo. Service station. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, tu można... Nie. Tu można właśnie zamówić jakieś różne takie działania, typu... Jest repair, a tu? Nawet nie ma co naprawić, bo mam wszystko, tutaj paliwo, więc tak, można zatankować. Tak, to musimy zatankować. Ile?
tu nie ma ile, tylko po prostu za 50, więc ja zatankuję. Bo niestety, no. Jakkolwiek bym nie chciał, tak trzeba. Tylko tyle? No tak. A, co? Już tu się dostosowuje. A, dobra, to jeszcze tyle można, bo na tyle nas stać. Coś mówi, że my będziemy mieć spore problemy z paliwem. Coś tak uważasz? Halo, tak, siostra. Też tak uważam. No, to dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Nie odpowiadałam, bo się skupiłam na tym, że muszę pasażera zabrać. Dobra, czyli znowu se tańczą. Nic istotnego. I ostatni, który też jest very easy. Ci powiem, że mimo tego, że... Okay. Description, your company base of operation. Weather report, asteroids. I będzie stacja do tankowania po drodze, widzę. Mhm. I jeszcze jakaś inna, ale nie wiem, czym się ta inna zajmuje. Więc takie... Będziemy sprawdzać, czy wolisz polecieć bezpośrednio do celu? Możemy sprawdzić, czemu nie? Okej. Okay. No to sprawdzimy, tylko... Najpierw wspaniałe ekrany ładowania, bo jakby inaczej. Dobra. Czegoś państwo sobie życzą? Nie. Jak nie? Chcą tańca. Okej. Okay. Jak widać, siostra naprawdę umi w tańczenie. Jakkolwiek. O, jedzenie. Dobra, jedzenie. To ja im usmażę lody, a ty się, siostro, droga, zajmij czymś ważniejszym. Typu umijanie asteroid i tym podobne. O, usmażyłem mięso tym razem. A i drugi też chce już jeść, to oczywiście od razu to zrobimy. Siostra, widzę cię. Bądź ostrożna, nie pozwalam ci wlecieć w asteroidy. Okej. Okay. Klienty nic nie chcą, to można spokojnie. A, nie to. A, trzeba trochę kurs poprawić, żeby szybciej tam... A czym się różni... Dobra, ten klient chce tańca. A co tu mamy? Asteroida, dobra, czyli nie trzeba się tym przejmować. Ale chce tańca? Kurs. A ten czegoś chce? Ten też chce tańca, jeny, ile tańczyć można? Zawsze. Mhm. Dobra. Ja już gotuję żyracie. O, stacja. O, jest jakaś stacja. Sprawdzamy. Ale nie, dobra. Nie, nie ma co. Blisko już jest do celu, więc lepiej do celu. O. Nawigacja się psuje, nawigacja się psuje. Ja to zrobię. I paliwo się kończy, no super. Ale już jesteśmy na miejscu, prawie. Dobra. Że. Dobra, udało się. Nie jesteśmy aż takimi chłopami, jakby to mogło być w sumie. Achievement. Arrived the company terminal. Wow, to gratulacje, siostro, że dostałeś achievementa. Mi nic nie dają. Ale dla mnie to i tak bez znaczenia, bo to tylko jakiś koło, który i tak nie jest na Steamie ani niczym innym, co może pokazywać moje achievementy. Ale tak. Dobra, 52 zarobiliśmy, więc jej. I ogólnie informacje o wszystkim. Gratulujemy, zespole lotniczy. I witamy. Piękna jest to ta karetka latająca. Tak, widzę. Dotarliście do naszego chwalebnego terminala kosmicznego. Firma jest z was bardzo dumna. A poczujcie się jak w domu. Spotkamy się w biurze, kiedy już wysiądziecie. Mhm, tak, zawsze trzymaj oko na mierniku paliwa. Łatwo mówić, gro. Gorzej, jak trzeba milion różnych spraw załatwiać. Mhm. Tak.
takie same podpowiedzi, nie? Jak już były wcześniej, więc nie ma czym się przejmować. Mhm. Oszczędzaj pieniądze na ulepszenia. Tyle. Łatwo mówić. No ale jej, jesteśmy. Witamy w naszym terminalu firmowym. Firma właśnie zakupiła tą całą część portu kosmicznego, by stała się naszą bazą operacyjną. Tak wygląda na to, że w sumie jakaś inna firma została zamknięta przez inspekcję zdrowotną i bardzo tanio to sprzedawali. Amatorzy. Znaczy, jakie trudne to może być? Tak, gdzieś jak. To teraz jest już prawdziwa robota. Jako certyfikowany, nie wiem, czy to coś na kształt stewardess, steward i tak dalej, ale mniejsza, jakiś tam po prostu uczestnik lotów, czy tam wsparcie lotnicze, musi zacząć porządnie zarabiać dla naszej firmy. Będziesz przyjmował nasze, jak to się nazywa, wyloty biznesowe do planety Gambulon 5. Najpopularniejszej atrakcji turystycznej w tej galaktyce. I serce sektora wakacyjnego. Ścieżka, która jest znana z tego, że jest bardzo zyskowna i bardzo niebezpieczna. Dlatego niewiele firm chce tam się udawać. Ale my jesteśmy lepsi od nich. W tej firmie chcemy, żebyś to ty podejmował ryzyko. Więc to co pierwszy, najpierw musisz kupić nowy Starliner, nie wiem czy chodzi o nowy statek czy coś takiego. Ale tak, chyba nowy statek dla firmy. A masz trochę funduszy. Możesz sprawdzić obecne dostępne schematy statków przez interakcję z jedną z naszych trzech bramek. I żeby dostać się do jednej z tych bramek. Chciałem dostać się do jednej z tych bramek, co tu mamy. A, tutaj Customize Space Line, o co tu chodzi? Change logo, change colors. Change logo. A, można zmieniać, jak to się nazywa, nazwę. A jakie są kolory, zobaczmy. Chwila. Kolorki, o. Business pink, dawaj! Okej, okay. Chcesz, my tego nie mieliśmy wcześniej? Nie, my mieliśmy regal lavender. A, dobra, no to biznesowe różowe. I teraz tak, zmień logo. Nie ma niczego takiego szczególnego, to można ewentualnie wziąć ale sobie roślinkę. Ale są jeszcze dalej. Ej, właśnie nie, siostra, nie ma dalej. Nie mogę kliknąć, ale faktycznie są, ale zamknięte. Więc mniejsza, niech będzie tak, bo to dla mnie nie ma znaczenia. Nie chcę rozgrywać samouczka jeszcze raz i... O, inspektor. No. My przypadkiem nie mieliśmy statka kupić? No tak, więc musimy znaleźć jedną z bramek. O, tu jest bramka. I chyba na każdym możemy kupić inny statek. Mhm. Dobra, a więc tu wasze dostępne konstrukcyjne schematy. Poprzez podróżowanie przez przestrzeń znajdziesz schematy na lepsze i większe modele, więc... Przeszukuj i szukaj zaginionych przesyłek. A teraz wybierz schemat. Mamy jakieś kilka, czy tylko jeden? Nie chciałem. Halo, co jest? Proszę bardzo, co się stało? Czy mam... Też można z środku ekranu loading? Tak, mam loading. Aha. A tu możesz zobaczyć sobie informacje o tym modelu, zanim zdecydujesz się go zakupić. Wydaje mi się, że ten do ciebie pasuje. Kupuj go od razu. A, czyli to jest takie... Mieliśmy tylko ten statek dostępny i nie mogliśmy nic zrobić więcej. A, i nie możemy nic zmienić. Musimy go po prostu kupić. A. Ale... Nie mogę tego zrobić. Dosłownie, siostra, nie mogę nic z tym zrobić. Zepsuło się. Dziwne. Więc, na tym może zakończymy tego odcinka. Następny będzie, jeśli ten się obejrzy,
jak dowiem się, co zrobić, żeby naprawić tego błąda. A póki co to tyle. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Ale gierka się przyjemnie. No tak, gra się przyjemnie, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie później. A póki co, jak mówiłem, to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej. No, żegnaj się, siostra. Ajo, ajo.